Dobry, witam serdecznie wszystkich. Rozpoczynam posiedzenie Komisji Ładu. Dzisiaj, proszę Państwa, omówimy sobie materiały na sesję i zapoznamy się z planem pracy na przyszły rok. Czy macie jakieś propozycje inne? No może właśnie, się, że taki będzie dzisiejszy porządek. Grażynko, można? Protokół nr 25.2015 z posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 3 grudnia. Obecnie Tadeusz Groszek, przewodniczący komisji, Zarzyna Barbara Kupa, zastępca przewodniczącego, Bogdan Muśliński, Włodzimierz Kalik-Smalinowski, Robert Pacuszka, Jan Zbigniew Bożarko, członkowie komisji. Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczył też koło średni specjalista do spraw drogownictwa. Otwarcie posiedzenia dokonał przewodniczący i zaproponował następujący porządek. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, sprawy różne, w tym rozpatrzenie korespondencji, przygotowanie planu pracy komisji na 2016 rok, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia komisji. Porządek został przyjęty. Protokół nr 23.2015 z dnia 4 listopada i protokół 24.2015 z dnia 19 listopada 2015 roku został przyjęty. Komisja zapoznała się z pismem skierowanym do Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z prośbą o podjęcie działań zmierzających do budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 634 od miejscowości Jasińce aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636. Pismo w imieniu komisji przygotował pan Piotr Gołoś i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radna Grażyna Krupa zwróciła się o wyjaśnienie przez pana Piotra Gołosia zapisu. Niestety, jako gmina nie jesteśmy w stanie przekazać gruntów pod poszerzenie drogi. Radny Bogdan Siński także uważa, że ten zapis jest nieodpowiedni i prosi o wyjaśnienie. Pan Piotr Gołoś wyjaśnił, że to było nawiązanie do poprzedniej korespondencji w tej sprawie od Marszałka Województwa Mazowieckiego. W dniu 16 grudnia 2015 roku odbędzie się spotkanie burmistrza z marszałkiem i burmistrz osobiście będzie rozmawiał m.in. w tej sprawie. Z korespondencji, jaką urząd otrzymał od marszałka, wynikało, że może podjęliby jakieś kroki, a jeśli gmina ureguluje stan prawny gruntów, ale wtedy koszty wykupów byłyby większe niż cała inwestycja. Żeby to wykupić zgodnie z ustawą, trzeba to zrobić równolegle z projektem, żeby to robić za marszałka równolegle z projektem i wykupami potrzebne są miliony złotych. Jest to raczej niemożliwe. Ja tutaj już muszę uwagę do tego protokołu zgłosić, bo albo piszemy protokół jakby relacjonując wypowiedzi osób obecnych, albo przytaczamy w takiej formie, w jakiej zostały wygłoszone. Ponieważ tutaj to zdanie jest trudne do zrozumienia, nie jest stylistycznie poprawne, więc bardzo proszę przyjąć jakąś jedną formę. I proszę też, jeżeli pani używa zwrotów radne, radna, to proszę używać też zwrotów pracownik, pracownica, bo albo tytułujemy się pan, pani, albo tytułujemy się według zajmowanych funkcji. Przekażę pani, proszę. Radny Zbigniew Pożarko powiedział, że jest to kolejne pismo i wszystkim chodzi o to, żeby sejmik wziął tę inwestycję kompleksowo do realizacji sam, a mianowicie, żeby to zsynchronizować jednocześnie z modernizacją linii kolejowej, jednocześnie z wykonaniem wiaduktu. Nie wyobrażam sobie, że będzie wykonany wiadukt, gdy będą nowe rozwiązania komunikacyjne i w tym momencie, kiedy będzie cały ruch skierowany na drogę 634, nie będzie rozwiązana kwestia ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 634 i jednocześnie modernizacja skrzyżowania w ulicy Kozłowskiej z drogą 636. Jest to jedyny temat, żeby kompleksowo wykonało go województwo, tym bardziej, że droga jest wojewódzka. Odbyła się dyskusja w powyższym temacie. Przewodniczący komisji zaproponował, żeby poczekać do spotkania burmistrza z marszałkiem i ponownie powrócić do tego tematu. Radna Grażyna Krupa zwróciła się do Piotra Gołosia o ustosunkowanie się do pozycji gminy w programie przebudowa dróg lokalnych. Czy mamy szansę na otrzymanie dofinansowania? Pan Gołoś odpowiedział, że gmina jest na 49 pozycji, jest to wstępna lista rankingowa, ale raczej nasza gmina nie ma zapewnionego dofinansowania. Radna Grażyna Krupa zwróciła się do pana Piotra Gołosia o zwrócenie uwagi na stan nawierzchni ulicy Jarzynowej w związku z prośbami mieszkańców. Pan Gołoś odpowiedział, że na pewno nie w tym roku, ponieważ zostały już wykorzystane środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg w 2015 roku, a na 2016 rok nie zostały jeszcze uchwalone.
Radny Bogdan Wiśniewski zgłosił potrzebę wyrównania ulicy Wołomińskiej w Jesienicy. Pan Gołoś odpowiedział, że co roku w miarę posiadanych możliwości finansowych jest wyrównywana ta ulica. Radny Włodzimierz Malinowski zwrócił się do pana Gołosia o zajęcie się na początku roku 2016 ulicą Balejową, a radny Tadeusz Groszek o kontynuowanie procedur związanych z pozwoleniem na budowę ulicy Sesanki w Tłuszczu. Przewodniczący komisji zwrócił się do pana Piotra Gołosia o informacje w temacie przygotowania dróg do zimy. Pan Gołoś odpowiedział, że gmina jest przygotowana na zimę i oczekuje w pogotowiu jej nadejścia. Do komisji wpłynęła następująca korespondencja. Uczniowie gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu zwracają się do burmistrza i radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu o powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tłuszczu. Pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Komisja zapoznała się i uważa, że w tej sprawie powinno się zwrócić więcej młodzieży, a nie tylko uczniowie gimnazjum, którzy w ramach zajęć lekcyjnych mogą zdobywać wiedzę na temat praw obywatelskich i funkcjonowania samorządu. Polski Związek Emerytów, Rodziców i Inwalidów koło nr 4 zwraca się z prośbą do radnych o wsparcie finansowe na zorganizowanie najuboższym i chorym członkom koła świątecznych paczek. Pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Komisja opiniuje pozytywnie i zwraca się do przewodniczącego Komisji Budżetu i Inwestycji o znalezienie środków na ten cel. Rodzice dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego w Kozłach zwracają się z prośbą do burmistrza i przekazują pismo do wiadomości przewodniczącemu rady o uwzględnienie w tegorocznym budżecie gminy środków na budowę sali gimnastycznej dla dzieci ze szkoły podstawowej w Kozłach. Pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Radny Zbigniew Pożarko powiedział: szkoła w Kozłach od wielu lat pracuje na subwencji, czyli dostaje te środki, które są subwencjonowane. Na komisjach Rady wielokrotnie była podnoszona kwestia, że gmina dokłada wiele pieniędzy własnych do oświaty. Skoro jest około 16 milionów subwencji na oświatę, a nakłady, które idą w wysokości 25 milionów złotych, a szkoła w Kozłach od lat pracuje na subwencji i nie korzysta z dodatkowych środków i na dodatek jeszcze nie ma możliwości realizacji podstawy programowej z zakresu zajęć WF, to jest tak, jakby w jakimś filmie przyszedł inspektor, to by po prostu zamknął zakład. Jest absolutną koniecznością, żeby taką salę w Kozłach wybudować. Tam jest po prostu potrzebna normalna sala gimnastyczna, która będzie dawała tej szkole szansę realizacji podstawy programowej. Pod względem ilości dzieci ta szkoła jest porównywalna ze szkołą w Mokrej Wsi i szkołą w Miąsem. Na wyjazdowych posiedzeniach mieli Państwo możliwość porównać bazę, na jakiej pracują inne szkoły. Realizacja takiej sali jest sprawą konieczną na obecną chwilę. Poza tym jest to placówka integracyjna, w której jest dużo dzieci z orzeczeniami, na które ustawodawca, znając potrzeby, że musi być psycholog, drugi nauczyciel na lekcji, musi być logopeda i tak dalej, kieruje te środki z subwencji. Trwają w tej chwili prace nad pozyskaniem gruntu, jest potrzeba wykonania projektu i to są konieczne etapy potrzebne do realizacji takiego zadania. Radny Bogdan Jusiński powiedział, że radni chcą zrealizować pomysł radnego Pożarko na Wiejski Dom Kultury w Jarzębie i Łące. Była wizytacja, deklaracja i zgoda Komisji Budżetowej i Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska i nosimy się z zamiarem rozpoczęcia tej inwestycji, a nie rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej w Kozłach. I taka jest nasza wola. Radny Robert Pacuszka powiedział, że nie przypomina sobie, żeby była deklaracja i zgoda Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska na realizację takiej inwestycji. Radna Grażyna Krupa, odnosząc się do wypowiedzi radnego Bogdana Jusińskiego, powiedziała, że jest to chyba wola tylko radnego Jusińskiego, bo nikt z członków komisji nie deklarował się, co będzie robione w pierwszej kolejności. Wytworzyła się dyskusja pomiędzy członkami komisji. Zdania były podzielone co do kolejności realizacji inwestycji, ale jednocześnie radny Robert Pacuszka przypomniał, że priorytetem w 2016 roku miało być wodociągowanie gminy, a dopiero później realizacja innych inwestycji. Mieszkańcy ulicy Łącznej w Tłuszczu zwracają się z prośbą o sporządzenie projektu i wykonanie sieci wodociągowej na odcinku ulicy Łącznej do posesji pominiętych przy realizacji wodociągu na osiedlu Bolesława IV i osiedlu Długa. Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Mieszkanka ulicy Aksamitnej w Posolickach w nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi z dnia 17 czerwca 2014 roku na pismo w sprawie podłączenia wodociągu na tej ulicy
prosi o podanie informacji, czy w projekcie budżetu gminy na 2015-2016 rok została ujęta ta inwestycja. Pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Komisja zapoznała się z dwoma powyższymi pismami odnośnie realizacji budowy wodociągu i uznała, że należy dążyć do realizacji ustalonych priorytetów z zakresu wodociągowania gminy. Komisja opracowała plan pracy komisji na 2016 rok, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu i zostanie przedstawiony Radzie na sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu zaplanowanej na dzień 17 grudnia 2015 roku. Termin kolejnego posiedzenia ustalony na dzień 14 grudnia 2015 roku, godzina 10. Na tym protokół zakończono. Dziękuję bardzo koleżance Grażynce. Tutaj Ola, prośba, żeby przekazać może pani Bożeni i dla ciebie, jak będziecie pisały te protokoły. To nie jest potrzebne aż tak szczegółowo, co kto, tylko ogólnie, dlatego że tak, posiedzenia komisji są nagrywane, więc kto co mówił, no to wiadomo jest, że można zerknąć, obejrzeć. Żeby ten protokół był protokołem. Dobrze, dobrze. Nie tak jest, dobrze? To będzie krócej dla was. Oczywiście. Bo chodzi tylko o sens, o główny ten. Bo tutaj to zaczyna być taki, no... Stenogram. Trudne do zrozumienia jako tekst pisany. Trudne do zaakceptowania jako tekst pisany. Po prostu to jest prośba nasza, dobrze? Żeby to było krótko, nie takie, no bo to za dużo roboty dla was, a w sumie to tak gdzieś to... Czy macie państwo jakieś uwagi jeszcze? Bez. Prośba mam, Grażynko, przeczytałabyś jeszcze plan pracy, już taki, jak on będzie brzmiał. To ja na chwileczkę tylko wykonam telefon, zaraz wracam, dobrze? Plan pracy Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska na 2016 rok. Punkt pierwszy. Rozpatrywanie wniosków wpływających do komisji. Punkt drugi. Opiniowanie przygotowanych projektów uchwał na sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu. Punkt trzeci. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku 2016. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 rok, w szczególności z zakresu ładu, porządku i ochrony środowiska, prace nad wprowadzaniem zmian i korekty w jego realizacji, monitorowanie gminnego programu ochrony środowiska ze zwracaniem szczególnej uwagi na inicjatywy związane z ochroną środowiska oraz działania na rzecz właściwej gospodarki odpadami, współpraca z pracownikami urzędu dokonującymi kontroli zawierania umów nowych ust nieczystości stałych i płynnych, eliminowanie dzikich wysypisk, czystość i porządek w gminie, działania w sprawie bezdomnych zwierząt. Współpraca z głównym specjalistą do spraw infrastruktury drogowej dotycząca uzupełnienia znaków drogowych, malowania pasów oraz tworzenia nowych miejsc parkingowych. Współpraca z Komisariatem Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Tłuszcz. Bezpieczeństwo przed szkołami, komisja wyjazdowa, informacje na temat przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, punkty sprzedaży, wydawane zezwolenia, wypadki drogowe, wykroczenia przeciwko prawu. Spotkanie z komendantem Straży Pożarnej, omawianie stanu zagrożenia pożarowego w gminie, sprawność bojowa w jednostkach OSP na terenie gminy, organizacja gminnego konkursu na najładniejszy ogródek i posesję. Posiedzenia gminy będą odbywały się zgodnie ze statutem. Czy macie państwo jakieś uwagi do tego planu? Bez propozycje? Zgadzamy się jeszcze z pismem, bo jest jedno pismo. I przystąpimy do omawiania materiałów na sesji. Pismo z 3 grudnia 2015 roku skierowane do burmistrza Tłuszcza i do Rady Miejskiej w Tłuszczu. Jest to wniosek o wytyczenie drogi gminnej. Pismo od mieszkańca miejscowości Dzięcioły. Działając jako właściciele nieruchomości położonych w miejscowości Dzięcioły, gmina Tłuszcz, stanowiących działki, podane są numery ewidencyjne działek, zwracamy się z wnioskiem o wytyczenie i wybudowanie drogi dojazdowej do wskazanych wyżej nieruchomości oraz o zabezpieczenie w budżecie gminy Tłuszcz na rok 2016 środków niezbędnych do wykonania powyższego zadania. Uzasadnienie. Wskazane powyżej nieruchomości nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Należy jednak wskazać, że ich właściciele już wiele lat temu w celu urządzenia drogi dojazdowej do swoich nieruchomości dokonali faktycznego wydzielenia ze swoich działek pasa gruntu o szerokości około 10 metrów
i łącznej długości około 75 metrów biegnącego wzdłuż granicy z działką ewidencyjną numer, tu jest podany numer, aż do drogi gminnej stanowiącej działkę ewidencyjną, kolejny numer podany. Droga ta funkcjonuje aż do chwili obecnej i w zakresie szerokości pasa gruntu, jaki został pod nią wydzielony, odpowiada wymogom przewidzianym w przepisach prawa dla dróg dojazdowych. Droga ta nie jest jednakże wydzielona geodezyjnie. Należy wskazać, iż brak dostępu do drogi publicznej znacznie ogranicza zakres przysługujących nam jako właścicielom wskazanych na wstępie nieruchomości uprawnień właścicielskich, m.in. poprzez brak możliwości uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę. Z uwagi na powyższe istnieje pilna konieczność wytyczenia i wykonania drogi gminnej zapewniającej dojazd do wskazanych w niniejszym wniosku nieruchomości. Jednocześnie oświadczamy, iż właściciele działek numery podane wyrażają zgodę na nieodpłatne przeniesienie prawa własności części nieruchomości objętych wytyczoną drogą na rzecz gminy Puszcz. Właściciel działki numer, tu jest podany numer działki, nie wyraził zgody na przekazanie swojej własności na wybudowanie drogi dojazdowej. Dlatego zwracamy się do burmistrza z prośbą do burmistrza miasta Tłuszcz o rozmowę z właścicielem tej działki i przekonanie pana, iż droga ta jest konieczna ze względu na to, że dwie rodziny, które zamieszkują i mają budynki mieszkalne, muszą posiadać dojazd do swoich nieruchomości. Natomiast właściciel tejże działki nie może rozpocząć budowy ze względu na brak. Tu jest podany numer działki. Nie może rozpocząć budowy ze względu na brak drogi dojazdowej. Mając powyższe na uwadze, niniejszy wniosek należy uznać za zasadny i konieczny. W jej załączniku jest kopia wyrysu z rejestru gruntów z naszkicowanym przebiegiem drogi. Macie Państwo jakieś uwagi do pisma? Zapoznaliśmy się, tak? Zapoznała się komisja. I teraz tak, proszę Państwa. Proponowany termin następnego posiedzenia 11 stycznia 2016 roku, godzina 10. Jak Państwo, proszę zerknąć w kalendarze, Państwo pasuje. O 8.15 jest to świat. Tak, to miało 10, byśmy mieli wyjazdową. 11 stycznia, 10. Tak, tutaj jeszcze chciałem przypomnieć Państwu, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, Stowarzyszenie Pomóż Dzieciom, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają Państwa radnych na wystawę Nasze Ptaki. 16 grudnia, to jest w środę o godzinie 16 w Muzeum w Tłuszczu. Także termin następnego posiedzenia jest 11 stycznia o godzinie 10. Proszę sobie zanotować, bo to już w nowym kalendarzu na nowy rok. I teraz, proszę Państwa, proponuję, żebyśmy zapoznali się tak do kamery z porządkiem obrad sesji, która będzie 17 grudnia o godzinie 13. Proszę Grażynę, żebyś porządek przeczytała. I później zrobimy sobie przerwę, my omówimy te wszystkie punkty już poza kamerą, tak żebyśmy na swobodnie, bo ponieważ to będziemy dyskutować dużo, więc żeby już nie obciążać, bo to będą nudne tematy. Proponowany porządek obrad, punkt pierwszy otwarcie obrad, punkt drugi sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, punkt trzeci przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt czwarty rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tłuszcz na 2015 rok, uchwała budżetowa gminy Tłuszcz na 2016 rok wraz z autopoprawką do budżetu. Podpunkt C w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tłuszcz na 2016-2030. Punkt D w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Tłuszcz do roku 2023. Punkt E w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnego gminy Tłuszcz. Punkt 5. Plany pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Tłuszczu na 2016 rok. Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 7. Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. Punkt 8. Zamknięcie obrad. Chciałem jeszcze Państwu przypomnieć, że 15 grudnia o 14.30 odbędzie się już to ostatnie posiedzenie w sprawie budżetu na rok 2016.
Może te sztywne takie zapisy, przynajmniej te, które już pewnie się nie zmienią, to można, mógłbym to może zreferować. Te ewentualnie na 2016? Tak, no, proszę, no bo to jeśli chodzi o takie sytuacje odnośnie 15 okręgów, podzieliliśmy wszystkie okręgi równą kwotą, to wychodzi kwota 157 tysięcy złotych. To jest 2 miliony, w sumie 250, to jest po 15 okręgów, czyli po 150 tysięcy plus 7 tysięcy. Też 15 okręgów to są dodatkowe środki, czyli całość się zamyka na 157 tysięcy. I 6 okręgów miejskich, kwota 60 tysięcy złotych, czyli tych 6 okręgów miejskich będzie miało po 10 tysięcy złotych. To są sztywne zapisy. Myślę, że już chyba tutaj nawet i na Komisji Ładu też nie będziemy zmieniać tego, prawda? Oczywiście. To są sztywne zapisy, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o dociągowanie, to kwota jest 1 350 000 zł zaplanowana. Jeśli chodzi o na oświatę, to subwencja jest tam 16 300 000 zł. Dokończę, dopłacamy na 25 milionów z haczykiem, już nie pamiętam, ale 25 milionów, czyli ponad 8,5 miliona płacimy dodatkowo własnych środków. Chciałem się dowiedzieć jeszcze, bo tak padło na Komisji Oświaty, zresztą ja tu czytając, jest na wodociągowanie 1 350 000. Tak, ta kwota, tylko nie jest wyszczególniona. To nie jest wyszczególnione, dlatego że po prostu tego nie wyszczególniamy ze względu na to, że zrobimy to solidnie. Powiem tak. Ja przynajmniej będę to dbał o to, żeby to było zrobione solidnie i myślę, że tu burmistrz też nad tym szuba, komisja budżetowa też myślę, że tu nie będzie miała żadnych uwag. Myślę, że drążymy w tym kierunku, żeby to było tak jak teraz to robimy sprawiedliwie, w miarę to będziemy się starali. Czyli to będzie w podziale również na... Po prostu żeśmy wcześniej zapisywali, zwracane były te propozycje tych inwestycji na tym terenie, nie będziemy tego powielać. Znaczy będą wyszczególnione. Kiedy to będzie wyszczególnione? W jaki sposób? No bo to jest bardzo mocno ogólnikowo zapisane. No, znaczy się wyszczególnienia myślę, że nie będziemy podawać. Dlaczego? Dlatego, że musimy najpierw w dokumenty zerknąć, jak będzie wyglądała sytuacja odnośnie strony prawnej, bo nie będziemy na nieuporządkowanych terenach kierować przykładowo wodociągu, jak jest stan nieuporządkowany prawny czy coś. No nie da się tego ogarnąć. Ewentualnie możemy poczekać i to uporządkować. To także no nie może być tak, że będziemy to robili w ten sposób, że... Ale to jest kuriozalna sytuacja w tej chwili, bo my pytamy o wodociągi. Każdy z nas jest wybranym radnym na takich samych prawach i zasadach, zgodnie z przepisami prawa. I pan w tej chwili mówi, że będziemy sprawiedliwi. I to no znaczy, co pan jest na innej zasadzie wybrany niż my wszyscy i my nie mamy prawa uzyskać informacji i dostępu do tej wiedzy. My nie mamy prawa tego od pana usłyszeć. Znaczy chodzi o to, że jak nie uporządkowany stan prawny, no to nie podejmiemy kroków nielegalnej budowy ewentualnie, obojętnie czego. Podejmuję pytanie kolegi, jak będą podzielone te pieniądze. Dokładnie. Na czym będzie ta sprawiedliwość polegała? No, takie pytanie padło. Żebyśmy mieli, tak, mamy jutro spotkanie, tak, już można powiedzieć całej Rady. I szczegółowo już, żeby nie było tak, że przykładowo tutaj 5 osób będzie decydowało o czymś, prawda, jako komisja, to jako cała Rada. Jakaś informacja będzie, żebyśmy tutaj już nie kierowali to tylko i wyłącznie, że my tutaj zdecydujemy. No, ale mamy już jakąś wizję. Ja mam nadzieję, że jedną bardzo prostą rzecz zapytam. To jeżeli... W ubiegłym roku była obiecana i nie zrobiona. Wiele razy się nie udało, twierdzi się, że wie się więcej niż wy wszyscy dookoła, bo ja tu jestem lepiej poinformowana, nie informuje się radnych i to jest bardzo interesujące, jak w tej gminie prowadzi się politykę rozwoju. Bardzo interesujące. No nie chcę być taki nieuprzejmy, ale trzeba się trochę wziąć za to, żeby nie tylko przyjść na sesję czy na posiedzenie i się pytać, tylko trochę te czytanki się tutaj włączać. Tutaj urzędnicy w gminie dosyć mają sporo tych rzeczy, materiałów, przygotowują pewne rzeczy, które są przedstawiane.
myślę, że można skorzystać też z ich usług. Oni to nie tylko wyłącznie radni tutaj pracują w tej gminie, tutaj urzędnicy też tak samo. Dobrze, proszę Państwa. Ale jeżeli ja zapisuję do planu wydatków majątkowych, wpisuję w tym momencie wodociągi, a ktoś te wodociągi dostanie za darmo, czy to jest w porządku, czy to jest ta sprawiedliwość w tym momencie? To jest sprawiedliwy podział? Ja wpisuję ze 150, notabene 146 tysięcy, a nie 150, bo nie dostanę 150, tylko 146, a inny dostanie to za darmo. Czyli te 150 tysięcy będzie mógł wykorzystać na inne sprawy. No tak, jak się Państwo do tego ustosunkuje? No tak, tylko trzeba się liczyć z tym, że jak będzie na tym okręgu wyborczym, przykładowo na Borgach coś robione, jak zostanie zrealizowane, to znaczy, że co radny dostał za darmo, a inni nie. Po prostu idziemy to po prostu w sposób taki robimy uczciwy. A jaki to jest uczciwy, jeżeli ja 150, pan radny może sobie wydać 150 tysięcy na inne rzeczy, a ja muszę wydać na wodociągi, bo pan radny dostanie wodociągi za darmo, nie w ramach 150 tysięcy. Jaka to jest sprawiedliwość? Trzeba jutro porozmawiać w szerszym gronie i podejmiemy decyzję. Dobra. To znaczy, kto my podejmiemy decyzję? Kto my? Dokładnie. Jacy my? Przede wszystkim. To my. No chyba my? To jest my. Może tutaj już wytłumacz się radnym, którzy proszę po prostu Państwa. Są bardzo krótko tutaj w tej Radzie i nie wiedzą, jak wygląda procedura. Posłuchajcie, Państwa, ponieważ jutro będzie to spotkanie i tam, no niestety, ale będziemy dyskutować na te tematy wszystkie, które teraz zaczęliśmy. Tak. Bo na przykład mnie tak samo interesuje, jak będzie rozpisane ten 1 350 000, tak? Na te wodociągi. No bo to tak samo Ciebie interesuje, Grażyna, jak mnie, jak Zbyszka i każdego z nas. Także myślę, że na jutrzejszym spotkaniu będzie to wyjaśnione. Powiem inaczej jeszcze, żeby była jasność. No tutaj kolega, to nie będzie tylko... Proszę Państwa, się z nami podzielić. Proszę Państwa, słuchajcie, tak powiem, słuchajcie Państwo. 1 350 000 to środki własne gminne. Na razie, na dzień dzisiejszy nie dostaliśmy tej kwoty, którą mamy obietnicę na 2 miliony złotych z zewnątrz pozyskania, dlatego dopóki ich nie mamy, nie rozmawiamy. To są takie pieniądze. Ale żeby tu po prostu nie robić takiego, tylko to są środki własne rozpisane gminne, prawda? I mówimy o tym. To będzie większa kwota. Dlatego nie stresujmy się, szanujmy się. Dojdziemy jako wkład własny, tak jest, dofinansowanie, tak jest. Ale i to nie jest tylko i wyłącznie ta kwota. Tak. Dlatego dobrze, jak uspokaja, tak jak powiedziałem w swoim założeniu. Tak. Takie pieniądze otrzymacie. Wspólnie z burmistrzem żeśmy podjęli decyzję, przedstawiliśmy to na komisji budżetowej, na wszystkich komisjach jest zgoda. Macie to wszystko zagwarantowane? Nie mamy rozpisanej kwoty, panie radny. Szanujmy się, to znaczy nie traktujmy radnych jak pieczarki. Nie będę kończyła tej wypowiedzi, bo każdy się orientuje. Nie, ale Bogusiu, żeby był święty spokój, tak. Jaki zarys ewentualnie można zrobić u każdego radnego? Przez cały rok żeśmy rozpisywali. To by a żeby było, wiesz, jasność tematu, bo to... Proszę Państwa, ponieważ jutro będziemy jeszcze dyskutować na ten temat, teraz może już zakończymy to posiedzenie oficjalne i zaczniemy, poomawiamy jeszcze tutaj te propozycje uchwał na sesję. I jeszcze porozmawiamy też na temat budżetu, dobrze? Dobrze. Proszę wyłączyć.